Nie rodzą się dzieworódczo, to znaczy jest zawsze ojciec tego dziecka, w związku z tym ja nie wiem, dlaczego dziecko ma być sprawą kobiety, skoro zrobiono je wspólnie. I to też jest rzeczywistość, od której zaczęliśmy, w związku z tym, i tu mogę powiedzieć zupełnie otwarcie, tak, oczywiście obowiązuje pewien kompromis, ale to nie jest kompromis, który ja moralnie mogę zaakceptować i z którym mogę się zgodzić. Otóż moim celem i moim zdaniem celem katolików, nie tylko katolików, również ludzi, którzy uważają, że życie ludzkie jest wartością fundamentalną, jest dążenie do takiej zmiany tego prawa, żeby nawet 500 dzieci nie można było zabijać legalnie. Bardzo serdecznie dziękuję. Myślę, że... Chciałabym Państwa prosić, żebyśmy zarodka nie nazywali dzieckiem. Bardzo o to proszę. To bardzo możliwe, że będzie dziecko. A pan redaktor Wilsztajn doskonale wie, że po to są różne ustawodawstwa i regulacje, żeby nikt nie przerywał ciąży powyżej jakiegoś okresu. W Polsce niestety jest to rzeczywiście grubość portfela, bo nie mamy takiego prawa. Być może podczas odpowiedzi na pytania osób z publiczności będzie szansa, żeby jeszcze dokończyć kilka kwestii. Tomasz będzie przydzielał mikrofon. Bardzo proszę energicznie pokazywać, kto chciałby. Proszę o zadanie krótkich pytań, wyrażając swoje własne opinii. Jeżeli ktoś chciałby przeświadczyć, nie dzisiaj, proszę Państwa, pytania. Trzy pytania po kolei. Później nasi goście udzielą odpowiedzi. Następnie być może, jeżeli będziemy mieli wystarczającą ilość czasu, zadamy, będziemy oczekiwać zadania kolejnych pytań. Ja mam najpierw pytanie do wszystkich uczestników panelu, także do pani moderatorki. Jest takie, czy jest przypadkiem, że, a może nie, że w tej dyskusji, mimo pojawienia się tylu fundamentalnych wartości i kategorii, nie padło wyraźnie, a nawet wielokrotnie słowo prawda. Przy całym tutaj odwołaniu się do jednego z najbardziej sceptycznych pytań w historii ludzkości, oczywiście quod est veritas, co jest prawdą. I drugie pytanie skieruję do pana profesora Wojciecha Zadruskiego, ale może także do rektora Wilsztajna, który również mnie zadziwił erudycją filozoficzną prawdą nie po raz pierwszy. Otóż, czy może nie byłoby szansą, żeby w dyskusji o prawie naturalnym odwołać się do takich pojęć i historii prawa natury, a także być może jego przyszłości, że wszędzie tam, gdzie był wielki kryzys wartości, jakiś zakręt cywilizacyjno-kulturowy, tam prawo natury było zadziwiająco skuteczne i tam, gdzie się pojawiała kolejna fala nawrotu do praw człowieka. I także w sformułowaniu tej dychotomii słynnej filozofii prawa ustawowe bezprawie, ponadustawowe prawo, tam się nie używa pojęcia prawa natury, mimo że taką funkcję to pojęcie pełni. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu słowo. Jeszcze trzecie pytanie, potem najwyżej udzielę jeszcze Państwu kolejnej szansy. Proszę. Dziękuję. Pani cytowała preambułę, tak jak dobrze zrozumiałem, naszej Konstytucji, gdzie zauważyłem sformułowanie wartości uniwersalne. Pytanie jest proste. Jak się mają wartości uniwersalne do prawa naturalnego? Czy to jest może to samo? Czy skąd one się wzięły, te wartości uniwersalne? Czy czasem nie są inną nazwą prawa naturalnego? Czy zostały za pomocą jakiejś procedury uchwalone, obowiązują w całym świecie, w Europie, w Polsce? Jak to się ma do siebie i czy występuje to jakieś rozróżnienie? Czy czasem Tadeusz Mazowiecki nie pisał o prawie naturalnym, mówiąc o wartościach uniwersalnych? Dziękuję. Dziękujemy serdecznie. Możemy zacząć od dowolnego pytania. Proponuję zacząć od pytania drugiego, skierowanego do pana Wojciecha Zadurskiego i pana Bronisława Wilsztajna. Który z panów chciałby rozpocząć? Dobrze, redaktor. No dobrze, więc tak jak powiedziałem, te pojęcia prawa natury i prawo naturalne, na dodatek same te dwa pojęcia
nie oznaczały dokładnie tego samego, dlatego że prawa naturalne często są traktowane jako to, co się mówi, uprawnienia, prawa tak zwane podmiotowe, naturalne, przypisane każdemu człowiekowi ze względu na sam fakt człowieczeństwa, czy sam fakt urodzenia się. I w tym sensie pan ma rację, że prawa naturalne, tak rozumiane w swojej frazeologii, związane są z koncepcjami praw człowieka. Natomiast ja miałem na myśli takie dosyć konkretne i szczegółowe i historycznie sądzę uprawnione rozumienie prawa naturalnego jako prawo boskie odczytywane przez człowieka. No, czyli, że mamy te trzy poziomy normatywności. Prawo stwórcy, które jest tylko częściowo do odgadnięcia przez człowieka i to jest prawo naturalne i wreszcie najniżej jest prawo stanowione. Otóż już w taki bardzo konkretny, przyziemny, polityczny sposób ja dostrzegam, że ci, którzy powołują się na prawo naturalne wbrew prawu stanowionemu, siłą rzeczy przyznają sobie uprzywilejowany wgląd w prawdziwą moralność i to jest moim zdaniem droga do autorytaryzmu. Tylko to chciałem powiedzieć. Natomiast nie wiem, czy... No ja po prostu tak się zastanawiam, czy ja tu nie dostrzegam specjalnie różnicy. Bo jeżeli nawet, oczywiście można powiedzieć tak, że prawa naturalne to są prawa człowieka, z nich implikujemy prawa człowieka, nie odwrotnie, to z nich implikujemy prawa człowieka, prawda, że człowiek posiada swoją przyrodzoną godność, ma ileś cech, które nie są mu dane przez nikogo, nikt nie może mu odebrać, nie ma prawa mu odebrać, poza szczególnymi wypadkami. Otóż, no, ale to wynika z pewnego głębszego porządku. To wynika również z porządku takiego, że się dostrzega człowieka jako szczególny byt w tym świecie. A więc wynika to właśnie z prawa natury. Ktoś jakoś tą naturę zrobił, albo się sama zrobiła. Czy w tym wypadku fakt, że Bóg ją stworzył, albo stworzyły ją, w każdym razie nie jest od nas zależna do końca. I w tym sensie to nie jest aż takie ważne, znaczy to ma ogromne znaczenie, ale dla prawa nie musi mieć znaczenia. Czy zakładamy istnienie transcendentnego Boga, czy w jakiś inny sposób ta natura się ukształtowała, ale ona jest taka, a nie inna, posiada takie inne ład, takie inne prawa. I człowiek jest elementem tego właśnie i z tego wynika następuje kolejne rzeczy. Więc to jest niesłychanie ważne i dlatego następny pan zresztą bardzo słusznie powiedział, tak naprawdę co to są te prawa uniwersalne, skąd one są? Znaczy jakoś są te prawa uniwersalne, skoro są te prawa uniwersalne i tak dalej, ten sam tryb rozumowania można by prowadzić, nie chcę się już za bardzo mądrzyć, ale wydaje mi się w tym sensie, że nie czuję tu żadnej szczególnej sprzeczności. Oczywiście, jeżeli pan ma na myśli takich, którzy przychodzą, nagle mają na sztandarze gotowy przepis na rzeczywistość ludzką, mówią dlatego, że mi się Bóg to objawił, to okej, to jest nie do zaakceptowania. Natomiast my się cały czas zajmujemy, jeżeli pan mówi się o tym prawie angielskim, no przecież ci sędziowie angielscy w żadnym wypadku nie robią tego arbitralnie, nie wolno im robić tego arbitralnie. Oni wywodzą to z tradycji, z kultury, która jest osadzona na pewnym porządku moralnym również, więc to wszystko też wynika z pewnego ładu, a ład moralny wynika z ładu naturalnego. Więc w tym wszystkim ja tu nie widzę żadnych sprzeczności, powiem szczerze. Jeżeli pytanie o prawdę, no to powiem, no my cały czas usiłujemy do tej prawdy dojść, więc nie ma sensu, żebyśmy za każdym razem mówili, że a my teraz próbujemy zobaczyć, jak ta prawda wygląda. No to takie mam wrażenie. Dziękuję serdecznie. Czy państwo chcieliby coś dodać do pierwszego pytania odnośnie prawdy? Odnośnie prawdy. No bo ja o tym nie powiedziałem. Otóż prawda jest tak, że... Tu mamy, oczywiście wszyscy dążymy do prawdy, jak na początku sobie powiedzieliśmy, chyba większość z nas jest nierelatywistami, jakoś tam wierzy w istnienie obiektywnej prawdy, ale gdy mówimy już o sprawach prawnych i politycznych, to mamy tutaj do czynienia z dosyć dużym niebezpieczeństwem popełnienia tak zwanego w filozofii błędu naturalistycznego, to znaczy wywodzenia norm i zasad, faktów opisowych. I przykłady tego mieliśmy nawet w tej dyskusji. Otóż absolutnie prawdą jest, że nowy człowiek może być poczęty wyłącznie w drodze stosunku między mężczyzną a kobietą. No jeżeli nie, prawda, nie pominąć kwestię, prawda, in vitro, ale tak czy inaczej musi być nasienie męskie i musi być kobieta. Dobrze. Ale to jest jakby opis. To jest prawda, naukowa i prawdą jest, że tak powiem, z aktu seksualnego między dwiema osobami tej samej płci nie stworzone zostanie nowe życie. To jest prawda. Ale jeżeli my następnie z tej prawdy mówimy,
W związku z tym małżeństwo to może być wyłącznie związek